Przedstawimy Państwu wspomniane w czasie sprawozdania ze spotkania opłatkowego felieton telewizji Trwam dotyczący budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, które wypełni lukę na polskiej mapie placówek edukacyjnych. Zadba o tożsamość narodu, którego historia nierozerwalnie wiąże się z chrześcijaństwem. Umowę między Resortem Kultury a Fundacją Lux Veritatis dotyczącą utworzenia muzeum podpisano w 98. rocznicę chrztu świętego Jana Pawła II nieprzypadkowo. My Jana Pawła II obraliśmy sobie tutaj w tym muzeum jako taką latarnię, taki klucz do rozumienia naszej historii. Historii, która rozpoczyna się wraz z chrztem w 966 roku, bo dzieje Polski nierozerwalnie łączą się z chrześcijaństwem, mówi dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Będzie to muzeum opowiadało o pięknej historii chrześcijańskiej Polski, 1000 lat tej historii, widziane oczami Jana Pawła II. On nas będzie przez tą historię prowadził, będzie nam wskazywał to, co było ważne. On ma jakby dwie funkcje. Przez historię jest dla nas narratorem. I w pewnym momencie z tego narratora zmienia się w człowieka, który bierze udział bezpośredni w tej historii. Tłumaczy Jarosław Kłaput, współautor koncepcji Muzeum Pamięć i Tożsamość. Pielgrzymując po Polsce, Jan Paweł II wielokrotnie mówił o historii i tożsamości narodu. Te słowa nie pójdą w zapomnienie, lecz wpiszą się w ekspozycję nowego muzeum. Czy to będzie jego wizyta w Gnieźnie, gdy będziemy opowiadali o zjeździe gnieźnieńskim, czy będziemy mówili o chrzcie, czy o Uniwersytecie Krakowskim, kiedy on tam jest na Jagiellonce i komentuje rzeczywistość kilkuset lat tego uniwersytetu. To jest opowieść oddziaływania Kościoła i Chrystusa wiary katolickiej na kształtowanie narodu. Kościół jako wychowawca narodu. Bo cokolwiek działo się w polskiej historii, to albo tworzenie, albo obrona cywilizacji chrześcijańskiej. To już słowa profesora Mieczysława Ryby. Perspektywa Jana Pawła II to jest perspektywa rozumienia, jak się tworzył naród. Naród, ten element spajający całe procesy kulturotwórcze. Naród to nade wszystko więź kulturowa. Dlatego nowa placówka, jak tłumaczy historyk profesor Wojciech Polak, wypełni pewną lukę na mapie polskich muzeów. Zadba o tożsamość. To muzeum będzie służyło umacnianiu naszej tożsamości. Tutaj wszelkie jakieś zarzuty, że niepotrzebne, właśnie potrzebne, to jest naszym interesem narodowym tworzenie tego typu placówek, które wzmacniają patriotyzm, wzmacniają polskość. Bo to wychowanie do patriotyzmu. Myśleliśmy głównie o młodych ludziach, o dzieciach i młodzieży, bo to jest to pokolenie, do którego chcemy trafić z tą wiedzą. Dlatego miejsce, w którym powstanie muzeum, również wybrano nieprzypadkowo. Pomocne ma być sąsiedztwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nowe muzeum ma inspirować także studentów. Stąd znajdzie się w nim miejsce dla studia telewizyjnego czy radiowego. Na bazie tego małego impulsu będzie można z nim stworzyć pewną narrację, bądź jakąś małą formę, prawda? Czy to będzie mała forma radiowa, czy telewizyjna, czy teatralna. Muzeum ma zatrzymać zwiedzających nie na godzinę lub dwie, ale na dłużej, nawet dzień lub dwa. Myślę, że 2 lata będzie trwała budowa samego obiektu, natomiast oczywiście potem wypełnienie tego obiektu wystawą. A ważnym elementem wystawy stałej będzie upowszechnianie historii o Polakach, którzy w okresie II wojny światowej, ryzykując życie własne i swoich rodzin, ratowali Żydów. To tylko wpisuje się w patriotyczną ideę nowej placówki. Będzie tam miejsce i dla chrześcijaństwa w Polsce, i dla wielkich wydarzeń z historii Polski. Mają być wielcy bohaterowie bitwy, prawda? Mają być także bohaterowie z czasów najnowszych. Wszystko przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Muzeum Pamięć i Tożsamość powstanie przy wsparciu środków z Resortu Kultury. Jeszcze w tym roku placówka otrzyma 5 milionów złotych dotacji. W kolejnym będzie to już kwota 55 milionów.